Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku opowiem, będzie to taka aktualizacja do pewnej akurat aplikacji, na której dosyć można było według mnie dużo zarabiać za niewielką pracę, właśnie za to, że słuchaliśmy sobie muzyki. Tam można to wypłacać akurat na PayPal i w Bitcoinie i tam są inne różne rzeczy. I po prostu ten filmik, który nagrywałem mniej więcej rok temu, no dosyć duże zasięgi zdobył, więc też przez to, że tutaj w tej aplikacji się troszeczkę zmieniało z tymi w sumie zarobkami i tak dalej, to nie chcę szerzyć nieprawidłowości, dlatego nagrywam taką aktualizację właśnie w tym odcinku i też jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, co to za aplikacja, to też się przy okazji dowie, a jak ktoś z Was wie, no to przy okazji tutaj usłyszy trochę takich negatywnych zmian. No i teraz jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was zachęcić do dołączenia na serwer Discord, na którym wszystkie nowe sposoby na zarobek w internecie otrzymujecie jako pierwsi oraz dodatkowo tak samo zachęcam Was do zapisania się na darmowy kurs, w którym pokazuję podstawy dotyczące zarabiania w internecie. Wszystkie linki są w opisie, a my już możemy sobie przejść na telefon i opowiedzieć co nieco o tej aplikacji. Tak więc generalnie jeśli chodzi o tą aplikację, no to tak samo dodam link do niej w opisie, ponieważ ona jest cały czas wypłacalna, tutaj pod tym względem się nic nie zmieniło. Ogólnie tak na samym wstępie taki skrót będzie po prostu pokazany, no to chodzi tutaj o to, że na nie właśnie zarabiamy za to, że słuchamy muzyki. Jeśli ja sobie tutaj włączę tą muzykę, to będę otrzymywał takie punkty, tylko oczywiście muszę mieć dźwięk włączony, aktualnie nie mam, ponieważ nagrywam teraz ten filmik. Tutaj się troszeczkę coś zbugowało i to się nic nie wyświetla, ale tutaj chodzi o to, że właśnie za te punkty potem można sobie wymieniać to na nagrody. I teraz w tym momencie, jeśli ja sobie wejdę w tą zakładkę jak idem, no to tutaj widzicie, że ja w sumie zbieram teraz na Bitcoina bodajże chyba na $20 w Bitcoinie i mam, no tak w sumie cała ta aplikacja się ścięła. Mam tutaj właśnie te 92% i w tym wypadku widzicie, że tutaj można sobie wymieniać akurat te pieniądze na właśnie jakiegoś PayPala, jakieś tam doładowania do różnych gier, ale nas te doładowania nie obchodzą, ponieważ najbardziej taką opłacalną rzeczą jest oczywiście tutaj wypłacanie sobie to albo na PayPala, albo na Bitcoina. No widzicie, ja w sumie tutaj zbieram na $15 w Bitcoinie. Gdybym akurat mógł sobie wypłacać tutaj to na PayPal, to też bym miał troszeczkę więcej, ale też trzeba troszeczkę więcej punktów na to uzyskać. No i też jeszcze taka informacja, że kiedyś próbowałem sobie właśnie przesłać taki zegarek czy coś w tym stylu, no to taki w sumie taką nagrodę, ale jak widać po prostu też do mnie to nigdy nie przyszło, więc w ogóle tego nie polecam robić. No ale teraz co się zmieniło w tej aplikacji? No ponieważ ona tam na początku ten rok temu właśnie, gdy wystartowywała, to na niej można byłoby dużo więcej zarobić niż teraz i w tym momencie, gdybym rok temu właśnie pobrał sobie tę aplikację i mniej więcej przez tydzień słuchał muzyki, to już mógłbym sobie na spokojnie akurat wypłacać z tej aplikacji już jakieś pieniądze. W tym momencie, tak jak widzicie, ja tutaj mam też, no zbieram na wypłatę, ale jeśli chodzi o tą szybkość tych nagród, widzicie, że ja tutaj zbieram to z prędkością akurat 0,02 punkty na minutę, więc no naprawdę, żebym teraz mógł sobie wypłacić z tej aplikacji, no te akurat moje bitcoiny, no to będę potrzebował bardzo, bardzo dużo czasu. No i po prostu jeśli chodzi akurat o tą aplikację, na początku właśnie ona była łatwa w wypłacaniu, tam bardzo szybko można było sobie tutaj nazbierać te punkty. No i teraz to było bardzo akurat dogodne, ponieważ przez to, że tutaj akurat aplikacja wypłacała, no to też więcej ludzi akurat ją pobierało i tak dalej i ona zyskiwała na popularności. No i dzięki temu każdy na tym zyskiwał, ale teraz no tak jak mówię, po prostu zmniejszyli bardzo mocno właśnie te punkty i tak dalej za słuchanie muzyki. Dodali tam jakieś takie nowe udogodnienia, że to można ewentualnie jakieś ankiety i na takie pierdółki wypełniać, ale no to i tak nie zmienia faktu, że kiedyś po prostu za to, że po prostu wpuściliście sobie tą muzykę w tle, mieliście no bardzo duże szanse, no też zbieraliście wtedy więcej punktów i na spokojnie można było sobie na tym coś zarobić. No i teraz też pokażę takie no mniej więcej właśnie naciąganie ludzi, ponieważ tutaj jest też możliwość akurat zapraszania do tej aplikacji i w tym momencie, jeśli chodzi o to, jest tutaj takie coś, że niby zarobicie za zaproszenie 10 osób nawet $250, co wychodzi mniej więcej właśnie 1000 zł. Jest to po części prawda, po części nieprawda, ponieważ jeśli ktoś sobie tutaj przeczyta cały ten system, to zobaczy, że raczej niemożliwe jest, żeby tutaj akurat w przypadku akurat zaproszenia 10 osób będzie taka możliwość zdobycia właśnie aż 1000 zł. No i tutaj prawie nikt albo mało kto właśnie będzie mógł zdobyć taką kwotę praktycznie w ogóle, więc jest to takie po prostu naciąganie. I teraz oczywiście jeśli chodzi akurat o takie aplikacje, no to czasami się zdarzało po prostu, że jakaś aplikacja przestała wypłacać i tak dalej. Ja zazwyczaj na tym kanale po prostu
No, usuwałem wszystkie linki prowadzące do niej, żeby też nie promować czegoś, co już nie jest no, na czasie, tak można powiedzieć. Jeśli chodzi o tą aplikację, no to ona generalnie właśnie cały czas wypłaca i tak dalej, tylko to strasznie trudno tutaj teraz się zbierać na wypłatę. Oczywiście można to zrobić i jeśli ktoś chce się troszeczkę pomęczyć, może to zrobić. No ale teraz przejdziemy też do innej sytuacji, ponieważ teraz sobie przejdziemy na komputer i powiem Wam, że niedawno dostałem taki mail, w sumie od całej tej sieci, całej tej aplikacji w sumie, gdzie oni wysłali dosyć dużej ilości osób właśnie tutaj też dokładnie opisane, jak teraz działają, taką prezentację. I powiem Wam w skrócie, jak tutaj to działa, przez to, że kiedyś właśnie ta aplikacja była no taka bardzo mocno wypłacalna, widzicie, że też dużo osób ją pobrało i tak dalej, ale chodzi tutaj tylko o to, że oni pokazywali, jak wielkie pieniądze mogą zarobić osoby na akurat reklamowaniu tej aplikacji, tylko że to muszą być bardzo duzi influencerzy. I teraz po prostu też chciałbym Wam tutaj troszeczkę to nagłośnić, żebyście też mieli na świadomości to, że teraz właśnie ta aplikacja tak działa, że kiedyś no na taka była sprawiedliwa dla wszystkich, że kiedy tam jakiś użytkownik zarabiał, no to tak samo po prostu każdy był z tego zadowolony, a teraz przez to, że ta aplikacja jest taka dosyć popularna, zrobili coś takiego, że oni chcą tylko właśnie tutaj, można to powiedzieć, nawet zatrudniać takich bardzo popularnych influencerów i oni tutaj też pokazują właśnie takich jakichś ludzi, którzy tutaj widzicie zarobili mniej więcej nawet te 30 tysięcy dolarów, 25 tysięcy dolarów w przeciągu na przykład tych 120-150 dni. No i tutaj widzicie, że ktoś tam właśnie stworzył jakieś wideo na YouTube i tak dalej. I no i tutaj też pokazują w sumie ich, jak oni tam mniej więcej tutaj wyglądają i tak dalej. I o co tutaj chodzi? Teraz przejdę sobie tutaj do konkretów, bo tutaj nawet nie ma co tutaj tego opisywać, bo to jest według mnie troszeczkę śmiechu warte. Ale w tym wypadku, jeśli wy teraz muszę znaleźć sobie ten slajd dokładnie, to też w ogóle jest to samo, co oni tutaj, co Wam wcześniej pokazywałem, że tutaj można niby zarobić te 250 dolarów nawet, ale jest to teoretycznie no mało prawdopodobne i tutaj też widzicie, że specjalnie oni tutaj dokładnie napisali, żeby się tutaj odwołać do tego w sumie regulaminu, gdzie tutaj jest naprawdę napisane, o co w tym chodzi. To jest taka sytuacja właśnie, że oni szukają akurat osób, które właśnie tutaj mają ponad 500 000 followersów i wtedy oni będą mieli taki specjalny właśnie marketingowy kontrakt i dzięki temu, no jeśli będziecie w takim super specjalnym marketingowym kontrakcie, to będziecie zarabiali bardzo duże pieniądze na tej aplikacji. Wasi akurat, no można to powiedzieć, widzowie, którzy akurat skorzystają z tej aplikacji, będą no, praktycznie grosze zarabiać, praktycznie nic nie będą zarabiali, no ale wy po prostu będziecie bardzo tutaj dobrze opłacalni i przez to akurat będziecie chcieli to reklamować. Tak jak w przypadku tych osób wyżej, akurat z tego co ja tak sądzę, po prostu ta aplikacja do słuchania muzyki raczej może zdarzyć się taka sytuacja, oczywiście, że będą szukali influencerów w Polsce, chociaż jest to taka mało prawdopodobna rzecz. No ale teraz ogólnie oni właśnie tutaj kierują, z tego co się spodziewałem, właśnie bardziej to na taką skalę globalną niż tylko właśnie o osób w Polsce, ale mogę się zdziwić i może za jakiś czas nawet właśnie jakiś tam randomowi influencerzy będą reklamowali to w Polsce akurat, no ten cały właśnie, tą aplikację Current, no ale to tak no, myślę, że ma prawdopodobieństwo i tutaj też dokładnie napisali, jakie to są procenty względem tego, więc wy naprawdę, jeśli byście byli takimi akurat właśnie influencerami, którzy mieli z nimi podpisany taki specjalny kontrakt, no to byście zarabiali no 110% po prostu tego przychodu właśnie za każdą instalację, no i tutaj po prostu na tym akurat teraz ta aplikacja bazuje, żeby zwabiać tutaj ludzi, żeby tutaj było więcej osób, które no, będą sobie z niej korzystały, będą sobie słuchać muzyki, no i niekoniecznie właśnie użytkownicy, którzy będą korzystali z tego na co dzień, nie będą tej aplikacji promować i tak dalej, będą tylko zarabiali na tym tacy najwięksi influencerzy, którzy będą mieli taki kontrakt z tą aplikacją, no i to poniekąd o to też chodzi w sumie, no taki dziwny troszeczkę sposób według mnie promocji, dlatego chciałbym to nagłośnić i też powiedzieć, żeby po prostu już raczej się od tej aplikacji trzymać z dala i tutaj jak czasami pewnie zazwyczaj za granicą będzie taka sytuacja, że ktoś będzie reklamował właśnie tą aplikację, gdzie mówił będzie, że tutaj na tej aplikacji można zarabiać bardzo dużo pieniędzy, no to należy się mieć oczywiście na baczności z tym całym faktem tutaj w tym momencie. Kiedyś z tego co pamiętam właśnie, tak jak mówiłem na początku, w przeciągu tygodnia można było tutaj spokojnie sobie nazbierać na wypłatę. Teraz jest to według mnie już troszeczkę niemożliwe. No ale jeśli ktoś się chce pomęczyć z tą aplikacją, no to może z tego skorzystać, bo w sumie cały czas właśnie ta aplikacja wypłaca. Dlatego po prostu nie będę mówił, że macie tej aplikacji nie instalować, ponieważ jeśli ktoś z Was chce, no to nadal w sumie tutaj można sobie coś zarobić. Nie jak w przypadku niektórych aplikacji, które no na przykład jeśli na początku wypłacały, potem po prostu uznawały, że poblokują konta takim użytkownikom, którzy najwięcej tam zarabiali zazwyczaj, przestali wypłacać i cały ten biznes się zwijał, albo cały czas udawał, że stoi, ale już przestał wypłacać, no tu
tutaj akurat ta aplikacja cały czas wypłaca, więc to jest taki plus, ale przybrała taki inny tok, żeby po prostu zwabić takich influencerów, którzy mają największe zasięgi, by po prostu tutaj, no nie ukrywając, troszeczkę naiwnie, no promować tą aplikację. Więc no, to taka była w sumie informacja na ten temat właśnie tej aplikacji, o której kiedyś tutaj nagrywałem, ponieważ troszeczkę się pozmieniało. No i to już byłoby na tyle, ponieważ tylko chciałem Was poinformować o tych zmianach, no niestety takich negatywnych, które się akurat w tej aplikacji zmieniły. No i to już byłoby na tyle, tak więc jeszcze tak samo na sam koniec przypominam także o dołączeniu na serwer Discord oraz do zapisania się na darmowy kurs, w którym pokazuję podstawy dotyczące zarobienia w internecie. Tak samo jeśli ktoś z Was jest tutaj nowy oraz ten odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić tutaj subskrypcję oraz łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!